Drogie, cudowne, wspaniałe Panie, mam taki przekaz do Was, abyście łatwiej mogły zrozumieć mężczyznę. Chcę Wam przekazać największą, najważniejszą, najcenniejszą informację. Mężczyzna, jak kocha, to chce uchylić nie kapelusza, ale nieba. Mężczyzna stara się uchylić Wam nieba i on pragnie w swojej prostocie, dać Wam to, co według niego jest najpiękniejsze, a według faceta najpiękniejszy to nie jest dom, nie jest samochód, nie jest kwiatek, nawet nie jest etola z norek. Dla faceta najpiękniejszy, najcudowniejszy, najwspanialszy to jest taki moment, kiedy może kobiecie dać coś najcenniejszego, a to, co jest najcenniejsze w rozumieniu mężczyzny, to jest orgazm. I dlatego każdy facet pragnie ofiarować Wam to, co według niego jest najcudowniejsze i najpiękniejsze. I tutaj apel do Was, drogie Panie, gdybyście tak chciały, żeby ten facet przez chwilę poczuł się szczęśliwy, to pozwólcie, żeby Wam to ofiarował, żeby się przez chwilę poczuł jako ten ofiarodawca najcudowniejszego momentu w Waszym życiu. On będzie o tym głęboko przekonany i dlatego, drogie Panie, moja propozycja jest taka, nie żałujcie. Nie żałujcie tym facetom tych cudownych chwil bezgranicznego szczęścia, gdy Wy przeżywacie orgazm. I dlatego udawajcie, 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 ile wlezie.